jeszcze raz przywitam naszych gości. Pan profesor Jerzy Stelma, ksiądz profesor Michał Keller. Ja nazywam się Łukasz Kwiatek. Moim kolegą współprowadzącym będzie Bartłomiej Kucharzyk. Witamy Państwa serdecznie na tym spotkaniu. I pierwsze nasze pytanie skierujemy do księdza profesora Michała Kellera. W związku z tym, że no, ma nieco większe doświadczenie osobiste z czasem, również jako fizyk, który zajmuje się obliczeniami związanymi z kosmologią, związanymi właśnie z czasowością wszechświata. Księże profesorze, takie pytanie, dlaczego w ogóle czas istnieje? Można się zrewanżować pytaniem? Nie wiem. Dlaczego czas istnieje? Na to pytanie chyba nie ma odpowiedzi. Czas jest bardzo istotnym aspektem wszechświata. I można zadać pytanie, dlaczego wszechświat istnieje i jesteśmy na początku i na końcu dyskusji. Mogę oczywiście zrobić mały wykład o czasie, ale na to pytanie odpowiedzi w nim nie będzie. To jest może taka uwaga mi się nasuwa. Często ludzie pytają różnych fizyków o rozmaite rzeczy i uważają, że na wszystko nauka musi mieć odpowiedź. Tymczasem tak nie jest. Będę się starał mówić głośno. Mam pytanie, dlaczego to nie działa? I na to musi być odpowiedź. Otóż, jak powiedziałem, ludzie bardzo często sądzą, że na wszystkie... Teraz zadziałało. Trzeba wyłączyć drugi mikrofon, bo będzie się spięło. Tak, pan wyłączy. Teraz, proszę bardzo. Ludzie często mówią, pytają o różne rzeczy i uważają, że nauka musi mieć na wszystko odpowiedź. Otóż tak nie jest. Na większość ludzkich pytań nauka nie ma odpowiedzi. Nauka żyje tym, że wszechświat da się zrozumieć. To jest jej założenie. Ale dlaczego wszechświat da się zrozumieć? To jest pytanie filozoficzne, na które też nauka nie zna odpowiedzi. Czas jest przeciągnięty rozmaitymi tajemnicami od początku do końca, mimo że jest on naszym bardzo dobrym, znanym nieznajomym. Ja tutaj cytuję tytuł książki, taki jest autor amerykański, Julius Fraser, Time, the Familiar Stranger, znany wszystkim nieznajomym. Ja może się tylko wytłumaczę, bo ja konsultowałem to pytanie z moim współprowadzącym. Pytanie, dlaczego istnieje czas, on powiedział, no ale kto na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć? Ja powiedziałem, no jak to, ksiądz profesor Michał Keller jest jedyną osobą, która może na to pytanie odpowiedzieć. No nie udało. No więc odpowiedziałem. Tak jest. Ja teraz, tak, chyba działa. Chcieliśmy księdza profesora Kellera spytać o czas dla fizyka i trochę spytaliśmy, a pana profesora Stelmacha spytamy w związku z tym o rolę czasu, najpierw spytamy o rolę czasu dla prawnika. Prawie gdzieś ten czas się w zaskakujących momentach pojawia, ale czy to jest... Został skazany na 25 lat pozbawienia wolności i tak dalej. Pewnie się nie da. To znaczy ja nie zacznę, w ogóle dobry wieczór. Ja nie zacznę od odpowiedzi dokładnie na to pytanie. Wymyślili, jak powiedziałem się, że była propozycja, żeby ksiądz profesor Keller wystąpił na inauguracyjnym tym spotkaniu i że zostałem do tego doproszony, to lojalnie wymyśliłem, że może o czasie. Uznając trochę ryzykowny pomysł, zakładając, że mam wystąpić z wybitnym kosmologiem, fizykiem i filozofem. I dlatego ja sobie to przygotowałem, bo jak zwykle sobie przygotowałem, jak gdyby o grach w czasie, również w świecie powinności. Nie chcę mówić od razu o prawie, bo to by było jakby... Przeszlibyśmy już właściwie do sałatek. Nie wiem, czy tam są sałatki, ale wiem, że jest stół. I wyobraziłem sobie, że mogę się jakoś obronić przed wiedzą
księdza profesora, mówiąc o grach, czyli jako zabiegach, które polegają na manipulacji czasem rzeczywistym i w istocie zabiegi, które oznaczają odejście od tego czasu pojmowanego obiektywnie, fizykalnie lub matematycznie, na rzecz czasu pojmowanego subiektywnie, psychologicznie lub fenomenalnie. No bo teraz już nie będziemy filozofować, komu jest bliżej emocje czy jakieś stany świadomości. To zakładam, że możemy o tym rozmawiać, ale mówię o 5 grach, które są jakby pewną próbą, jak mówiłem, manipulacji mojego doświadczenia z czasem. Jestem już też w wieku, w którym to doświadczenie staje się dość wyraziste. I pierwsza gra to jest oczywiście z czasem przeszłym, czy jest to Prusta poszukiwanie utraconego czasu. Jest to niejasna, stale poddawana interpretacja przeszłość. To są te moje problemy z historią jednego dnia. To jest tylko w końcu konkluzja, że ta przeszłość daje mi się odnajdywać w pewnych, a tutaj mówię o pewnej kategorii, metaforze, grach. Wygląda na to, że dla mnie przeszłość nie istnieje. Czy jakoś nie mam doświadczenia przeszłości, stąd właśnie ta manipulacja. Z czasem teraźniejszy jest to gra wsparta na wierze, że utracony czas da się jednak odnaleźć w teraźniejszości. Tymczasem teraźniejszość, ja mówię o czymś bardzo osobistym, jest ostatecznie dla mnie albo bliską przeszłością, albo bliską w jakiś sposób zdeterminowaną przyszłością. Wobec tego teraźniejszość też istnieje w grach, tylko w grach. Wreszcie z czasem przyszłym jest albo marzeniem o czasie możliwym, albo próbą powrotu do poddanej afirmacji przeszłości. Albo wreszcie obsesyjnym odejmowaniem, to jest coś nowego, jak skończyłem którąś z okrągłych rocznic urodzin moich. Zacząłem, potem się z tego wyzwoliłem rok, to trwało, cały czas odejmowałem, to znaczy wiek, który osiągnąłem i ten był pewny. Od wieku założonego. Nic mi z tego dobrego nie wychodziło. Wciąż było za mało i wciąż to wszystko się mi rozpadało. Porzuciłem to już będąc na granicy właściwie depresji, bo najpierw optymistycznie wziąłem średnią z mojej rodziny. Fatalny wynik. Wszyscy ginęli w katastrofach albo zapijali się na śmierć. Wobec tego wyszło, że mi zostało 4 lata, prawda, jak uśredniłem. No i co sobie nie podstawiałem do tej przyszłości, wychodziło mi źle. Wreszcie czwarta gra, to jest gra z czasem w sytuacjach granicznych. Ja tu trochę do Jaspersa się odwołuję, ale takich jak śmierć, cierpienia, wina, walki, wybór. I jestem przekonany, że inaczej odczuwamy czas w tych szczególnych momentach życia. Gdzieś tam następuje, nie wiem, inkluzja, coś się zmienia. I wreszcie czwarta, co było pytaniem tutaj Bartka, to jest dopiero gra z czasem w świecie powinności. W świecie powinności moralnych i prawnych, bo nie tylko przecież prawnych. Gry z czasem w moralności pozwalają nam mówić o wieczności, o uniwersalnych, ponadczasowych prawach moralnych, o nieśmiertelnej, a co za tym idzie, wiecznej duszy ludzkiej. Ale za to już prawie wieczność ma nieco inną miarę. Użytkowanie wieczyste trwa bowiem 99 lat. Zasiedzieć absolutne, bezwzględne, w tym sensie wieczne prawo własności, w odniesieniu oczywiście do nieruchomości, można w dobrej wierze w 20, a w złej wierze 30, po 30 latach. Ponadto w prawie rok może trwać dłużej lub krócej niż 365 dni, podobnie miesiąc lub tydzień. Tak zwane terminy zawite inaczej liczy się w postępowaniu cywilnym, a inaczej administracyjnym. Pewne unormowania moralne pozwalają na zmianę kwalifikacji zdarzeń, które dokonały się już w przeszłości. Myślę na przykład o przebaczeniu lub rozgrzeszeniu. Podobnie życie ma z prawem, które nierzadko ingeruje w naszą przeszłość. I to nie tylko w zakresie normatywnej zmiany kwalifikacji pewnych zdarzeń, lecz również faktycznej zmiany powstałych uprzednio stosunków lub relacji. Może to oznaczać również uznanie pewnych faktów z przeszłości za niebyłe, na przykład zatarcie skazania. I wobec tego, przepraszam, że ja trochę dłużej mówiłem, ale wydaje mi się, że nie da się o jednej grze powiedzieć, że to się wszystko jakby przeciwstawiamy, mamy tą wizję, którą bym nazwał fizyczną,
którą trochę rozumiem, trochę nie. Natomiast z drugiej strony ja jestem uwikłany w ten czas subiektywny i moje problemy, ja myślę, że nie tylko nasze, związane z upływem tak ludzi młodszych, jak i starszych, wiążą się właśnie z tym jakąś próbą poradzenia sobie, synchronizowania tych różnych gier. Czasami mamy z tym problem, ja mam, a czasami jakoś sobie potrafimy to zintegrować, doprowadzić do pewnego stanu równowagi. I taka, tutaj jest dużo kolegów młodszych i nieco starszych, że myślę, że i koledzy ci starsi, którzy są już po bardzo długim okresie pracy na uczelni, ja na przykład zauważam, że upływ czasu powoduje coraz większą konfuzję moją związaną z prowadzeniem zajęć. W którymś momencie, bo przypomina mi się Marquez, który mówił, że staruszkami nie są ludzie w podeszłym wieku, tylko ci, co na czas nie wsiedli do pociągu swoich dzieci. I ja zaczynam mieć wrażenie, że ja stoję na peronie. Dlatego, że przychodzę na salę wykładową, niby mam ten sam komplet dowcipów w pogotowiu. Natomiast patrzę na tych ludzi, to są dzieci. Siedzi grupa dzieci, Panie Boskie, pomyliłem, mam jakieś déjà vu, jestem w przedszkolu czy gdzieś. Ja nie wiem, co mam grać. 20 lat temu nosiłem długie włosy, miałem obdarte dżinsy. Byłem taki jednym z nich. Wydawało mi się, jak mnie pytali, z kim mamy zajęcia, ja mówiłem ze mną, to oni mówili, nie wiesz. Prawda? A teraz już nie, teraz ustępują mnie jeszcze trochę, będą mnie wprowadzać na katedrę albo wnosić. I to jest też takie jak gdyby bezpośrednie doświadczenie czasu, że niby nic się nie zmieniło, mój zasób wiedzy nawet chyba wzrósł, jakby doświadczenie, a równocześnie ja zaczynam się denerwować. Jeszcze nie mam biegunki przed wykładem w 40 roku pracy, ale sądzę, że za rok, za dwa już się będę odwadniał. Dziękuję. Księże profesorze, pan profesor Stelmach mówił sporo o tym psychologicznym wymiarze czasu. Chciałbym się sobie skomentować najpierw, tak? No nie, widzę, że pytanie zmierza w moją stronę, więc... Więc będę kontynuował. I tak powiem, co chcę. No tak. Ja mam pytanie, czy ile wspólnego ma ten psychologiczny czas z czasem, o którym, czy z czasem, który fizycy liczą, który występuje w fizyce? Bardzo dobre pytanie, bo właśnie chciałem o tym mówić, nawiązać do powiedzi pana profesora. Zacznę od tego, że w mojej wizji nie ma ludzi starych, są tylko tacy, którzy są dłużej, a niektórzy bardzo długo młodzi. Jedni krótcy, drudzy dłużej. Więc rzeczywiście czas to są rozmaite gry. Pewnie jest jeszcze więcej niż pan profesor wymienił, ale jest pewien wspólny mianownik dla tych wszystkich gier. Wszyscy jesteśmy organizmami biologicznymi. Jest coś takiego jak czas biologiczny i u podstaw tych wszystkich gier czasu są pewne zegary biologiczne, które regulują czas w naszym organizmie, ale robią to z pewną tolerancją, także jest dużo miejsca na te rozmaite gry. Z tym, że czas biologiczny nie jest wcale fundamentalny. Czas biologiczny jest zakorzeniony w czasie fizycznym, bo przecież każdy organizm to jest też ciało fizyczne i w każdym organizmie działają prawa fizyki. I jeśli mi wolno wrócić do pierwszego pytania, to jest tak, że jeśli fizykowi zada się pytanie, na które on nie może odpowiedzieć, to on zwykle przeformułuje to pytanie w ten sposób, że się już da odpowiedzieć. Otóż na pytanie, dlaczego czas istnieje, ja nie odpowiem, ale przeformułuję to pytanie. Można sobie zadać pytanie też bardzo zaskakujące, mianowicie dlaczego wszystko nie dzieje się w jednym momencie, tylko jest rozciągnięte na procesy długie, które mają swój początek, koniec i przyszłość. Otóż na to pytanie jest coś w rodzaju odpowiedzi. Mianowicie za tę rozciągłość czasu odpowiada coś, co się nazywa w takim filozoficznym żargonie, fizycy to też przejęli, strzałka czasu, kierunek czasu. To, że nie możemy cofnąć się do wczoraj, a idziemy jednokierunkowo w przyszłość. I skąd się ta strzałka czasu bierze? No, czy są jakieś prawa fizyki, które są za nią odpowiedzialne? Otóż okazuje się, że wszystkie prawa fizyki, jak mówią fizycy, są symetryczne ze względu na odwrócenie czasu. Jeżeli
wezmę jakiekolwiek prawo fizyki, napiszę, zapiszę je w równaniu i tam jest taka zmienna T, którą zwykle się oznacza czas. Jeśli wszędzie, gdzie występuje T, odwrócę czas, napiszę minus T, każe tej strzałce się odwrócić, to nic się w prawie fizyki nie zmieni. Ona nie czuje kierunku czasu, czyli nie może być to prawo odpowiedzialne za strzałkę czasu. Jest tylko jeden wyjątek, może powiedzmy jeden w cudzysłowie, bo są jeszcze podobne. Mianowicie jest takie prawo fizyki, które czuje odwracalność czasu i uważa się, że ono jest odpowiedzialne za tę strzałkę czasu. To jest zasada druga termodynamiki. Znamy ją wszyscy z codziennego życia. Postawimy gorącą kawę w filiżance. Po jakimś czasie ona ostygnie. Temperatury otoczenia i kawy się wyrównują. Jak powiadamy, entropia osiąga maksimum, proces zamiera. Jest taka wielkość w fizyce zwana entropią, która właśnie wyznacza kierunek tych wszystkich przemian cieplnych od małej entropii do wyższej i to właśnie napędza kierunek czasu. Także u podstaw tych wszystkich gier czasowych jest coś, co znamy, co możemy zmierzyć, chociaż nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ja wrócę jeszcze raz do gier, które wymienił pan profesor Stelmach i spytam, jak w nie grać? W szczególności chciałem spytać o to, o czym pewnie większość z państwa wie, że pan profesor jest kolekcjonerem sztuki. Czy to jest w jakiś sposób związane z niektórymi z tych gier? Znaczy, nie wydaje mi się, żebym mógł to dołączyć do takiego doświadczenia. Natomiast wracając, trochę się zastanawiam, czas biologiczny i czas fizyczny na pewno są powiązane, ale jest to coś, co bardzo często słyszę o moim znakomitym tutaj współrozmówcy. Moja przyjaciółka mówi, Jezu, jaki Heller jest młody duchem. I to już chyba nie jest fizyczne, nie? Jaki ten facet jest świeży, bo tam przeczytała rozmowy z księdzem, ten wywiad czy rozmowy. I właśnie był taki komentarz, więc my to jednak z tej biologii dość szybko przechodzimy do takiej sfery świadomości czy emocji, które już nie mają już nic fizycznego w sobie. Że czasami mamy lepsze okresy, a każdy z państwa ma to odczucie, zwłaszcza nieco starsi koledzy i nam się wydaje, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy poukładani w tym czasie i że ta biologia, chociaż nieuchronna, przestaje nam przeszkadzać i są takie momenty, kiedy się nagle czujemy jakby wciskani w przeszłość. Natomiast ze sztuką to chyba, ja bym nie chciał umieścić, to są jakby moje problemy. Jak mówię o poszczególnych grach, to mówię moje nie tyle gry, moje rozumienie, moje różne rozumienia czasu, których się zmienia jakby ten, ja wiem, że ten przebieg fizyczny, te miary się nie zmieniają, ale zmienia się moje odczuwanie. To nie ulega kwestii. Ja mam z tą przeszłością ogromnie dużo problemów, z różnych może zbyt osobistych powodów, żeby o tym tu mówić. Natomiast ja, tak jak ja zawsze mówię, czasami studentom, czasami to jest taką przekorą w jakiejś debacie intelektualnej, że ja mówię, że właściwie no, z tą historią to jest jakoś dziwnie, bo ja nigdy mi się nie udało zbudować historię jednego mojego dnia, bo wszystko to świadomość i emocje zniekształcały za każdym razem. I wobec tego ja bym to w sztukę w tę stronę nie szedł, że to jest jakaś próba uniwersalizacji, bo można by, a to byłoby akademickie, gdybym powiedział, że w sztuce, w obiektach starszych, nowszych, całkiem nowych, jest jakaś uniwersalizacja, jest jakiś czas zatrzymany, jest jakiś czas zobiektywizowany. Nie sądzę. Ja o tym w ten sposób nie myślę. To raczej jest takie zmaganie, jak sobie radzić, no to jest w jakiś sposób, jak chodzi właśnie, no zintegrowanie tej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. No ja w gruncie rzeczy mam z tym jakby stale problem, bo nie chcę ani czekać, ani wspominać. Wobec tego nic nie mam czasami i wtedy się zaczyna coś w rodzaju małej depresji. Nie mam ani przeszłości, ani przyszłości. Jaką przyszłość miałbym sobie
planować, że teraz wrócę do domu i że będę leczył psa, bo ma biegunkę. No są, no co ja mam, jaką, nie mogę myśleć dobrze ani o przeszłości, bo nie chcę tam się zapośredniczać, stać się jakby człowiekiem przeszłości, a o przyszłości, no to jest ten moment i to, żeby tu odpowiedzieć dobrze, żeby skomentować dobrze. Natomiast sztuka jakieś, nie, to ja jestem relatywistą wobec tego. Sztuka to jest raczej na sam koniec, to jest przyjemność. Przed przyjściem tu sprawdzałem, czy kupić pewien obiekt na aukcji, jeszcze dzwoniłem do pewnego matematyka, nie pytać o czas, tylko że on jest przyjacielem tego artysty, co on o tym sądzi. No wychodząc, wyszedłem bogatszy, bo zrezygnowałem z zakupu. Jeśli można do sztuki nawiązać, mianowicie mi się wydaje, że gdy chodzi o osobisty stosunek do sztuki, zgadzam się z panem profesorem, ale w sztuce też można mówić o jakiejś historii sztuki, o strzałce czasu, bo wystarczy porównać powiedzmy sztukę grecką, czy jeszcze wcześniej jakąś tam babilońską, potem do naszych czasów neoklasycyzm, potem impresjonizm. Zmienia się poczucie piękna, jest jakaś strzałka czasu. To jeden aspekt. A drugi aspekt, który mnie uderza w sztuce, że czasem sztuka ma za zadanie zatrzymać czas. Dzisiaj to robi fotografia, dawniej nie było fotografii i powiedzmy portret. Portret jest chęcią zatrzymania czasu, uchwycenia teraźniejszej chwili. Jest coś takiego. Pierwszy aspekt to jest ta strzałka czasu, uczasowienie, a drugi czasowość, zatrzymać chwilę. To jest zresztą ludzka taka pasja pewna, coś w nas drzemie, że chcielibyśmy przynajmniej te dobre chwile zatrzymać, a one bestie nie chcą. Ja mam też wrażenie, że być może jest tak, że sztuka jest odpowiedzią na pewne poczucie egzystencjalne związane z przemijaniem, czy z doświadczeniem czasu. Czyli odczuwając upływ czasu, czy doświadczając tego, że jesteśmy istotami przemijającymi, być może rodzi się w nas poczucie, czy potrzeba właściwie kontemplacji sztuki albo tworzenia sztuki. Nie wiem, czy pan profesor Stelmach też ma takie wrażenie. Ja bym się zgodził z tym, co tutaj ksiądz profesor mówi, że jest strzałka, no są dzieje sztuki, no nikt nie będzie mówił, że są epoki, żeby coś. I jest też aczasowość, ale dla mnie jest ważna, jeżeli to jest inny termin, ponadczasowość. To dla mnie właściwie, jeżeli mam pozostać zgodny sam sobą, to bym powiedział, ta historia nie jest ważna w sztuce. Ważne jest samo dzieło. I to, co ja patrzę na Dürera, jest takie obraz Muzeum Kunsthistorische z Muzeum w Wiedniu. Jest to obraz, który jest lichwiarka chyba się nazywa. Jest portret takiej starej, powiedzmy delikatnie niezbyt urodziwej kobiety, obnażonej, która ma dwa mieszki przed sobą. Dla mnie fascynujący obraz, bo on mógłby powstać w każdym okresie czasu, w gruncie rzeczy. Czyli mógłby powstać w czasach Dürera i powstał, bo pewnikiem jest to obraz Dürera, tego nie wiem. Ale mógłby zostać namalowany, co dopiero. I raczej, jeżeli patrzę na dzieło, to widzę w nim ponadczas. Dzieło staje się dziełem wtedy, kiedy się wydaje mi być, to jest subiektywne, ponadczasowe, ale rozumiem, że ona też w tej wektorze czasu daje się wpisać i też ma element, no każde dzieło ma element, jakby, jeżeli jest dziełem sztuki, jakby aczasowy, to znaczy pozostaje czymś już trwałym, jest utrwaleniem pewnego wrażenia, ale mnie się wydaje, że sztuka się zaczyna tam, gdzie się zaczynają te elementy właśnie, kiedy dzieło wypada z czasu, kiedy ono staje się przedmiotem samym dla siebie, jakby rzeczą samą w sobie, tak naprawdę chyba niepoznawalną, z jakiegoś powodu ma być i może i pewnie będzie podziwiane już zawsze. I dlatego no, ja bym nie potrafił rozróżnić w rzeźbie greckiej okresu czy w rzeźbie rzymskiej, ale te najważniejsze z tych obiektów, które nam pokazano, czy które odtworzono, zrekonstruowano, no są jak gdyby to, czy to, bo powstało w okresie
czy to robił Rodin. Dzisiaj otwiera się wystawa zresztą, pierwsza pewnie i ostatnia za mojego życia, znowu o czasie, u Szołajskich, Rodin i Dunikowski. I czy to zrobili Grecy, czy to zrobił Rodin, czy Dunikowski, tak ostatecznie nie ma dla mnie znaczenia, jeżeli ta rzeźba, jeżeli brzemienną, mówię tu o Dunikowskim, zrobiliby Grecy. To taka nie może nie polemika, tylko że ja tak chyba patrzę na sztukę. Jeśli można, to jest ogromny temat i można dużo na ten temat mówić i snuć rozważań i pobudzać innych do refleksji. Jest coś w sztuce, ale nie tylko w sztuce, w ogóle w człowieku, tendencja do przezwyciężenia czasu. Właśnie w poszukiwaniu tego zaginionego czasu, do zniesienia się ponad czasy. To w sztuce na pewno istnieje. Ciekawe, że ta tendencja, więcej niż tendencja, zalążki tego są także w fizyce. Mianowicie, no mówiłem już o tym, że ta strzałka czasu jest termodynamiczna, ta stygnąca kawa czy herbata. Otóż następnym spostrzeżeniem to jest to, że procesy stygnięcia są związane z wielką ilością cząstek, bo ciepło to jest energia kinetyczna dużej ilości cząstek, które tworzą tę kawę i tę parę, która tam z jej wydobywa się. A to są procesy statystyczne. I skutkiem tego strzałka czasu jest wielkością statystyczną. Statystyka to jest takie dziwne narzędzie, które można uprawiać tylko jak jest wiele jednostek. Jak jest jeden człowiek, to nie można mówić o średniej umieralności tego człowieka. Jak mamy jednego asa pikowego, to go nie można potasować, bo tasowanie jest zabiegiem statystycznym. Jakby był jeden elektron, to by on nie czuł czasu, bo nie ma tam statystyki, nie ma tego tracenia energii, które jest istotą procesu wzrostu entropii, czyli strzałki czasu. Więc na poziomie jednostki fizycznej prawdopodobnie nie ma sensu, jednostki w sensie cząstki elementarnej, pojęcie upływania czasu. I tutaj no, jest jakieś wzniesienie się ponad czas. Więcej takich efektów jest. Teoria względności pokazuje, że prędkość ruchu zegara zależy ściśle od stanu ruchu tego zegara. Jak się zegar porusza szybko w stosunku do danego układu odniesienia, to on pokazuje czas wolniej niż ten, który spoczywa w tym układzie odniesienia. Jest tylko jeden wyjątek. Też ciekawy. Fotony, cząstki światła nie czują upływania czasu. Dla fotonu zawsze jest teraz. I to są rzeczy, które fizyka wie z pewnością. Tak jest na tej zasadzie. Działa ten mikrofon i cała elektronika. Także z czasem się dzieją dziwne rzeczy. To nie jest jakiś nieubłagany chronos, który rządzi wszystkim i jest absolutnym tyranem. Pewne obszary, świat makroskopowy, podlega czasowi, dlatego że się składa z wielkiej ilości cząstek. Że te procesy statystyczne są no, niezmiernie prawdopodobne. Ale nie jest to taka absolutna władza tyrana. To jest chyba też filozoficznie ciekawe i ma jakiś taki aspekt pewnie też osobisty.